Witajcie bardzo, bardzo serdecznie. Staram się jakieś znaleźć ciekawe okolice, ciekawe plenery. Dzisiaj padło na stok. Jestem w tym momencie w Tyliczu i nagrywam dla Was kolejną część KW, czyli odcinek z 5 słowami i 2 idiomami na każdy tydzień. Pierwsze słowo dla Was na dzisiaj to jest po pierwsze pytanie. Czy wiecie, jak jest kasownik? Czyli to urządzenie, które za starych, dobrych czasów kasowało bilety. Teraz to się wszystko dzieje na kartach magnetycznych, nie? Kasownik, jak jest? De Entwerta. Entwerta. Chodzi też o to, że czasownik entwerten to jest kasować. Kasować bilet, nie? Czyli wchodzić via, wsiadamy do autobusu. Wir steigen in den Bus ein. I kasujemy bilet. Und entwerten ein Ticket. Oder die Tickets. I wtedy mamy bilet entwertet. Skasowany. Tutaj gwoli ścisłości chcę dodać, że entwerten, tam jest rzeczownik wert, wartość. A ent, przedrostek ent, powoduje, że coś jest odbierane temu, czyli jest odbierana wartość, nie? Czyli jak kupujecie bilet za złotówkę i jego kasujecie, entwerten, to wówczas ten bilet już nie ma żadnej wartości, to znaczy jest ważny w tym autobusie do momentu, kiedy wysiądziecie, ale potem już nie. Także entwerten, kasować. I entwerter, kasownik. Kolejne słowo to jest torboczny. Torboczny, jak macie tory, macie torowisko, dworzec i jest jakiś torboczny, na który są odstawiane wagony na ten czas niepotrzebne. Jak to jest po niemiecku torboczny? Das Abstellgleis. Das Abstellgleis. I do czego nam to jest potrzebne? Do tego, żeby móc powiedzieć etwas auf Abstellgleis schieben. Czyli przesunąć coś na torboczny. To jest trochę idiom, no bo rozumiany dosłownie rozumiem jako pociąg, jako wagon. Tutaj na tor boczny możemy odsunąć pewne sprawy, pewne kwestie, które są w tym momencie nieważne albo nie tak istotne jak inne rzeczy, nie? Albo ktoś jest na tor boczny odsunięty, czyli przestaje mieć tą wartość, którą miał. Abstellgleis schieben, auf Abstellgleis, usunąć na tor boczny, że przestaje się liczyć, przestaje być ważne. Kolejne słowo, strasznie ważne i ciekawe. Podatek. Czy wiecie, jak jest podatek po niemiecku? Uwaga. Die Steuer. Die Steuer. To jest podatek. Podatki die Steuern. Z jakimi czasownikami funkcjonuje ten rzeczownik? No przede wszystkim czasownik zahlen. Czasownik płacić. No bo die Steuer muss man zahlen. Czyż nie? Die Steuer kann man abziehen. Podatki można ściągnąć, ściągać. Można abführen, odprowadzać. Można erhöhen, podwyższać. Można też podatki senken, obniżać. Także die Zahlen, die Steuer kann man senken, kann man erhöhen. Czyli w pasywie na przykład można powiedzieć, podatki zostały podwyższone. Die Steuern wurden erhöht. Erhöht. I czwarte słowo, słuchajcie, to jest rzeczownik rynek. Rynek. Znacie po niemiecku? To powiedzcie, uwaga, start. Der Markt. Der Markt. Rynek. Pierwotnie miejsce, gdzie handlowano, gdzie się handluje cały czas. Natomiast trzeba przyłożyć takie coś, że jest der Altmarkt. Stary rynek. Na przykład w domyśle chodzi oczywiście o najstarsze części miasta. Najczęściej są to centra, czy w okolice centrów, nie? The Altmarkt. Ale też chodzi o rynek, gdzie faktycznie się handluje pewnymi rzeczami, sprzedaje. Na przykład rynek rybny. Der Fischmarkt. Der Gemüsemarkt. Der Gemüsemarkt, rynek warzywny. I oczywiście kojarzymy też Supermarkt, jako supermarket. Już nie jako targ, miejsce otwarte, tylko rozumiane jako hala,
wielkopowierzchniowa, gdzie sprzedawane są pewne produkty. To jest chyba jasne. Także to jest, tak wygląda sytuacja z rzeczownikiem rynek, czyli der Markt. Kolejne słowo to jest, właśnie ciężko mi to przetłumaczyć, bo ten czasownik tłumaczymy jako uchylać się, stronić od, możemy to przetłumaczyć troszeczkę jako bać się, tu nie chodzi o Angst haben. Słuchajcie, chodzi mi o czasownik scheuen. 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 Ciekawy czasownik. W jakim kontekstach możemy je użyć? Możemy je użyć na przykład w kontekście następującym. Ich scheue den Kampf. Czyli uchylam się, stronię od walki, boję się walki, unikam walki. Nie? Ale możecie to wyrazić w kontekście negacji. Ich scheue keinen Kampf. Nie boję się walki. Jestem gotowy, w znaczeniu jestem gotowy walczyć. Nie? Jestem mocno nastawiony do tego, żeby coś z tym zrobić. Można na przykład ich scheue keine Kosten. Czyli nie boję się kosztów. Co to oznacza? No, oznacza to, że ktoś jest w stanie wydać pieniądze, dużo pieniędzy na coś, ponieważ to coś jest dla niego bardzo, bardzo ważne. Na przykład zdrowie lub życie drugiego człowieka, którego na przykład kocha, nie? Można powiedzieć, ich scheue keine Arbeit, czyli nie boję się, nie stronię od pracy, czyli jestem pracowity, nie boję się, kojarzycie pani postać tej kobiety, aktorka mi uciekła, z 40-latka, jestem kobieta pracująca, żadnej pracy się nie boję. I tu, w tym kontekście bym właśnie użył ich scheue keine Arbeit. Nie ich habe Angst. Nie ich habe Angst, ponieważ tu nie chodzi o strach taki zdecydowany, tylko chodzi o unikanie czegoś, nie? Ich scheue keine Arbeit. Można powiedzieć ich scheue keine Mühen. Czyli nie boję się żadnych starań. W sensie, że będę się starał, że jestem gotowy na to, żeby się postarać, żeby coś osiągnąć, coś uzyskać. Ich scheue keine Mühen. Jeszcze jedno można na przykład. Ich scheue keine Gefahr. Oznacza to, nie boję się niebezpieczeństwa. Nie? Czyli nie unikam niebezpieczeństwa. Czyli jestem gotowy na niebezpieczeństwo, bo robię coś, idę gdzieś i liczę się z tym, że to się tak może skończyć, że tam jest niebezpiecznie. Ale aber ich scheue keine Gefahr. Idiom. I teraz nie wiem, jak to przetłumaczyć. Znaczy, wiem, jak przetłumaczyć, tylko w sensie, od czego zacząć, od polskiej wersji czy niemieckiej. Chodzi o zdziwienie, że ktoś jest bardzo erstaunt. I w związku z tym, że ktoś jest, jemand ist sehr erstaunt, er hat, i tu idzie czas na idiom, er hat Stielaugen. Stielaugen można haben, mieć, albo można bekommen, dostać, nie? Czyli coś doświadczamy, coś widzimy und wir bekommen Stielaugen. Jak to przetłumaczyć? Nasz polski taki rodzimy, raczej nie chodzi o taki idiom, raczej nie chodzi o oczy, tylko raczej chodzi o koparę. Kopara opadła, nie? Zdziwienie. Oczywiście można tutaj z wielkie oczy zrobić, ale te wielkie oczy mogą być z różnych powodów, przynajmniej tak w polskim widzę, nie? Tutaj jest zdziwienie, bardzo ważny czynnik, czy powiedzmy powód, nie? Czyli dostał, przetłumaczmy to na zabawę, tak, dostał zdziwione oczy. Er hat Stielaugen bekommen. Er hat Stielaugen bekommen, nie? Jako idiom. Taka ciekawostka. I słówko, słuchajcie, upaństwowić. Upaństwowić, czyli coś jest prywatne i władza stwierdza, że chce mieć to chce mieć to dla siebie. I to upaństwawia, tak. Czyli z prywatnych rąk przychodzi do rąk państwowych. Czy to jest dobre, czy złe dla firmy? Myślę, że historia pokazała jednoznacznie. Natomiast upaństwowić, jak to jest? Verstaatlichen. Verstaatlichen. Skąd się wzięło to słowo? Słuchajcie, der Staat to jest państwo. Der Staat z podwójnym A. I z tego jest czasownik. Dokładamy ver z przodu i lichen z tyłu.
Bo jakby nie można tego inaczej zrobić, bo chciałoby się teoretycznie pomyśleć, może Verstaten. Nie, jest Verstaatlichen, upaństwowić coś. Czyli z rąk prywatnych przechodzi na do rąk rządowych, państwowych, czyli rządowych. Tu słuchajcie, wszystko na dzisiaj. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie z zaśnieżonego stoku w Tyliczu. Trzymajcie się, hej!